It was very interesting today. It was different than the first one because, in my opinion, we speak about more different subjects like e-sport. It was as well very interesting to have a conference from a coach, which is another side of the football. It was different person, so it was something else. Something else from the first time, but it was really interesting. Branży piłkarskiej potrzebny jest profesjonalizm, potrzebne jest dobre zarządzanie, więc jak najwięcej takich podobnych szkoleń. Myślę, że takie spotkanie jak dzisiaj pomoże w profesjonalizacji branży piłkarskiej w całej Polsce, więc serdecznie namawiam każdego, kto chce działać w branży piłkarskiej, do korzystania tutaj z możliwości uczestnictwa w kolejnych edycjach Football Networking. Moim zdaniem obecność e-sportu na takich kursach na pewno dobrze wpływa raz tutaj na kursantów, że mają możliwość zapoznać się tak naprawdę z nową branżą, która dynamicznie się rozwija, ale też dobrze dla e-sportu, że tutaj można powiedzieć nowe osoby tutaj zaczynają się też e-sportem interesować i poszerzamy w jakiś sposób zasięg. Uważam, że przez taką sieć kontaktów, jaką można uzyskać na tego typu konferencjach, można dzielić się tak jakby swoimi spostrzeżeniami. I dzięki tym kontaktom, które uzyskamy na takich spotkaniach, możemy tworzyć jakieś wspólne biznesy. Myślę, że tego typu spotkań powinno być więcej. Jestem tutaj jako trener, nie jako scout, ale myślę, że to też fajne, żebyśmy wzajemnie w tym środowisku się rozumieli. Wiadomo, że i trenerzy, i agenci, i przedstawiciele zawodników powinni dbać o dobro zawodnika, więc fajnie, żebyśmy się wzajemnie rozumieli, żebyśmy działali na dobro chłopców. I myślę, że ten kurs dla każdego, zarówno dla agenta, dla scouta, jak dla trenera, może być fajną okazją do tego, żeby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, żeby poznać, jak działają te środowiska, w jaki sposób funkcjonują. I myślę, że z każdego kursu, z każdej konferencji można wyciągnąć dla siebie kilka fajnych informacji, które później wdrożymy w życie, w swojej codziennej pracy. Był naprawdę bardzo przydatny dla wszystkich osób, które zajmują się scoutingiem. Można uzyskać wiele interesujących kontaktów, a także bardzo przydatnej w przyszłości wiedzy, którą na pewno każdy z nas będzie mógł wykorzystać, tak aby jeszcze bardziej rozwijać się w swojej dziedzinie. Dla mnie bardzo pozytywnie. Pierwszy raz miałem okazję gościć na takim kursie. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze okazję kiedyś zagościć.
Dziękujemy. Pochwalam takie inicjatywy, zawsze jak mam czas, to jestem za i z przyjemnością tutaj gdzieś mogę służyć też poradą. Super, że organizujecie po całej Polsce takie akcje i jest to cykliczne i też w innych miejscach się pokazujecie i też będziecie pewnie za pół roku, za rok powielać to wszystko, bo tak działacie. Moim zdaniem był to udany kurs, tak samo słyszałem wiele pozytywnych opinii zaraz po dzisiaj, także na pewno jeszcze będziemy organizować kolejne edycje, być może w innym mieście. Dziękujemy wszystkim bardzo za przybycie. Druga edycja kursu Football Networking zakończyła się. Planujemy kolejne edycje w dużych miastach w Polsce. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do śledzenia naszego fanpage'a i strony internetowej. O kolejnych kursach będziemy informować na bieżąco właśnie poprzez social media i stronę internetową.